Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na premii lotnej wyścigu Tour de Pologne zawodowców UCI World Tour. Dzisiaj to wielki dzień dla Sobótki. Po raz drugi w historii w ogóle miasta odwiedza nas właśnie największy wyścig w Polsce, Tour de Pologne. Pierwszy wyścig przejechał przez Sobótkę w roku 1993, a dzisiaj mamy okazję gościć ten wyścig po raz drugi. No przyjadą tutaj, przyjechały na ten wyścig wszystkie największe grupy zawodowe w Polsce. Jak Państwo śledzą relacje pewnie, bardzo dobrze spisują się w tym wyścigu Polacy, Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. Także czekamy na kolarzy, zobaczymy kto dziś tutaj na lotnej premii w Sobótce. Witam Was bardzo serdecznie, witam mieszkańców gminy Sobótka, witam gości, którzy przyjechali do nas. Słuchajcie, dzisiaj jest święto, święto Sobótki. Po 30 latach wraca do nas Tour de Pologne, czyli impreza na miarę praktycznie światową. Cieszymy się ogromnie, ponieważ będziemy za chwilę widzieć elitę kolarstwa polskiego i nie tylko. Jesteśmy dumni z tego tytułu, ponieważ wiemy dobrze o tym i mieszkańcy Sobótki bardzo dobrze o tym wiedzą, że Sobótka to jest kolebka kolarstwa. Kolebka kolarstwa, kuźnia talentu. Zresztą patrzymy na tych starszych, jak i na tych młodych ludzi z Sobótki, którzy naprawdę odnoszą sukcesy. Ja bardzo dziękuję, cieszę się z tego dzisiejszego dnia. Po tylu latach, tak jak pan burmistrz powiedział, na Dolny Śląsk wrócił. Wyścig to niezwykle ważne, a ja dodatkowo bardzo się cieszę, że to wróciło do Sobótki, do stolicy kolarstwa szosowego na Dolnym Śląsku. To jest niezwykle ważne. Ja wiem, że mieszkańcy Sobótki mają ogromne serce do roweru. To widać zresztą po panu burmistrzu, który z upodobaniem lubi jeździć na rowerze. Bardzo się cieszę i bawmy się dzisiaj wszyscy razem. Całą klasą wyścigu Tour de Pologne, Przemysław Niemiec. Znacie go na pewno z wielu relacji z Eurosportu. Zwyciężał na etapach wyścigu Vuelta Espania i wielu, wielu innych wyścigach największych na świecie. Może kilka słów do kibiców. Wygrał wyścig do podziemi Sobótce, Ślężańskim Nie, etapówka w juniorach. Tak. No właśnie, to jeszcze pamięta swoje wyścigi juniorskie, Przemek. Także super, widzicie jak mocna ta Sobótka jest w głowach wszystkich kolarzy. Ludzi, którzy startowali w największe wyścigi na świecie, odnosili w nich sukcesy i pamiętają, że byli tutaj, ścigali się i wygrywali. Hotel Mistrz. Hotel Mistrz, tak, teraz inaczej się niestety nazywa, ale to jest też mekka kolarstwa. Dziękujemy Przemek za przygotowanie trasy. Widzę, że na posterunku jeszcze sprawdza wszystko jak ten. Za to pewnie podąża Czesław Blanek i cała ekipa. Tak? To super. Pozdrówmy jeszcze raz Przemka wielkimi brawami. Dziękujemy mu za przygotowanie trasy. To są, proszę Państwa, marszałek. To są uczestnicy wyścigu. Witajmy go jak wysiądzie z samochodu. Będąc zawodnikami, przyjeżdżaliśmy tutaj na zgrupowania, tu jest Hotel Miś, wychowały się tutaj całe pokolenia kolarzy, stąd pochodzi wiele wspaniałych zawodników, między innymi cała rodzina Bronów, Darek Huzarski, także naprawdę cieszę się bardzo, że jesteście z nami i prosimy o gorący dopis. Dziękuję bardzo.
piątym zawodnikiem mistrzostw Europy. Więc proszę Państwa, zbliżamy się do dzisiaj pierwszej premii lotnej Lotto. Tutaj Patryk Stosz powinien być zainteresowany najbardziej jako lider tej klasyfikacji. Może włączy się w tę walkę także inny kolarz. Zobaczymy. Na razie Patryk przesuwa się tam do przodu. Jewgeni Gidicz jest tym, który przed momentem wyszedł na czoło, ale teraz już Patryk Stosz. 500 metrów nam zostało do premii lotnej w Sobótce, pierwszej na czwartym etapie 80. Tour de Pologne. Wszystko dzisiaj w Sobótce na galowo. Witamy wyścig, ale skoro to jest tak kolarskie miasto, to nie może być inaczej. Premia będzie na lekkim podjeździe, więc nie będzie tak łatwo jak w poprzednich, na poprzednich premiach. Wjeżdżamy do rynku w Sobótce i tutaj do wzięcia będzie komplet punktów. No i Schöneberger gdzieś tam się wysuwa przez Patryka Stosza. Czy będzie riposta? Chyba stara się Patryk, tylko nie wiem, czy zdąży. Nie wiem, czy nie zostawił za dużo miejsca Schönebergerowi, ale chyba zdążył. Czyli to by oznaczało, że kolejne 3 punkty dla niego i 3 sekundy bonifikaty. Tak jest, Patryk kolejne punkty, 9 miał na swoim koncie, czyli będzie punktów 12. No i teraz już słynną trasą, trasą słynnego ślężeńskiego mnicha do góry Aleją Świętej Anny, ale zobaczmy jeszcze raz z góry, jak to wyglądało. Nie chciał, żeby go zamknął. No i udało się. Może z małymi problemami, ale najważniejsze, że punkty wpadły. Czyli pierwszy był Patryk Stosz, drugi Schöneberger, a trzeci Norbert Banaszek. Obaj reprezentanci Polski obecni w tej akcji zapunktowali nam na premii lotnej w Sobótce. Czyli teraz w rozkładzie mamy premię górską trzeciej kategorii w Strzegomianach. No to tam Moska powinien być najbardziej zainteresowany rywalizacją z tej piątki zawodników. No i myślę, że tak będzie. Myślę, że tak będzie. Delikatnie pod górę od samego rynku mamy tutaj taki lekki podjazd, który był właśnie areną zmagań tych wszystkich mistrzostw Polski, które odbywały się w Sobótce. Najpierw meta w okolicy stadionu, czyli tutaj, gdzie będą za chwilę zawodnicy, później trochę wyżej na głównym skrzyżowaniu na szczycie w okolicy Alei Sław Kolarskich, którą zawodnicy będą mieli po swojej prawej stronie. I to jakoś chyba zaraz, prawda? Jeżeli tak, dobrze jest tutaj. Rozpoznaję teren, po prawej stronie drogi będzie Aleja Sław Polskiego Kolarstwa. A gdzieś tam też w okolicach tej alei jest siedziba Twojego klubu, czyli Ślęży Sobótka. Tak, sekcja dokładnie. Kolarska jak najbardziej. Dokładnie. Z wielkimi tradycjami. Z wielkimi tradycjami i udało nam się teraz otworzyć jeszcze sekcję MTB dla dzieci od najmłodszych lat tak naprawdę. Nawet maluchy 3-4-letnie przychodzą już do nas na zajęcia 2 razy w tygodniu, także w tym momencie klub kolarski w Sobótce ma około 50 podopiecznych i uważam to za wielki sukces. Mamy 12 zawodników w tej grupie szosowej, takich, którzy no naprawdę walczą na wyścigach, tak jak mówiłem, Szymek Wrona, 5. zawodnikiem Mistrzostw Europy Juniorów Młodszych. Wczoraj na wyścigu Tour de Lens Kuba Abramek wygrał finisz z grupy, 6. miejsce na etapie, także super wynik również. I Stasiu Wrona, młodzicy nasi też naprawdę świetnie dają sobie radę. No, szkolimy zawodników do wieku juniora, nie mamy niestety sekcji orlików. Główna grupa powoli dojeżdża też do rynku w Sobótce. Tutaj nie ma nic do wzięcia, więc nie ma też ścigania. Przejadą zawodnicy przez miasto. Spóźnienie o 3 minuty i 9 sekund. Niedużo, dość krótko trzyma główna grupa uciekającą piątkę. Na razie spokojnie, bez większej paniki. No w tym przypadku, przy tak mocnym wietrze, akurat przejazd przez miasto na tym etapie wyścigu może być, można tu złapać trochę oddechu. Kościół Świętej Anny, tak się prezentuje z zewnątrz. Sanktuarium Świętej Anny. Trwa obecnie remont dachu. A zawodnicy są już na podjeździe pod Strzegomiany, czyli premia górska. No i kto tutaj się
czy będzie jakaś walka większa o punkty, czy urzędujący, no, obejmujący przodownictwo w klasyfikacji Moska. Powiedzmy szczerze, że Moska ma dosyć sporą przewagę, ale tu widać, że jest przyczajony i ciekawe, czy jeszcze ruszy. Ruszy, na pewno. Już widać, że tak, już się zrywa. Jedzie po te 3 punkty, które są na premii trzeciej kategorii, a więc zależy mu na koszulce najlepszego górala w tegorocznym Tour de Pologne. Dzisiaj to jest jedyna premia górska, więc Moska zrobił, co do niego należało. To jest Aleja Sław Kolarskich. Tak, widzą Państwo te kamienie, każdy kamień z jedną postacią. Już sporo tego jest, już się wydłużyło bardzo. Się ciągnie tam, aż tam jeszcze zakręca. I tak jak mówiłeś, ma się ku temu, żeby jeszcze się wydłużyć. Przybywa takich pamiątkowych kamieni dla sław polskiego kolarstwa. Także bardzo, bardzo piękne miejsce i bardzo mocno związane z tradycją kolarską Sobótki. Przyszedł do nas Marek Rutkiewicz. Witamy Cię, Marku. Witam. Czy Ty też miałeś jakieś miłe wspomnienia związane z Sobótką i z wyścigami tam rozgrywanymi? Tak, jak najbardziej. 2 razy udało mi się wygrać Ślężarskiego Mnicha, także bardzo pozytywnie wspominam Sobótkę. Kolarska miejscowość, jak widzimy. Na wskroś. Tak. Na wskroś, także bardzo się cieszymy, że dzisiaj Tour de Pologne zawitał do Sobótki.